Dzisiaj troszeczkę skaczemy, nawet z kontynentu na kontynent i teraz właśnie taki skok wykonamy i to za wielką wodę do Stanów Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście polscy emigranci stanowią bardzo potężną siłę. Jest ich nawet około 10 milionów. W XIX wieku ta fala emigracji przybrała na sile, ale proszę sobie wyobrazić, że już przed 1620 rokiem pierwsi nasi rodacy stawiali pierwsze kroki właśnie na kontynencie północnoamerykańskim. Jak dzisiaj sobie radzą nasi rodacy, zwłaszcza z tym, żeby angażować to najmłodsze pokolenie? Oficjalne wizyty i państwowe uroczystości, to w takich chwilach przypominamy sobie zwykle o Polonii i wtedy też jest ona najbardziej widoczna. Szacuje się, że polskie korzenie ma dziś nawet 10 milionów Amerykanów. Jesteśmy więc za oceanem potęgą, choć na razie teoretyczną, bo już dawno w toczących się tu kampaniach wyborczych kandydaci nie zabiegali jakoś specjalnie o polskie głosy. Jeżeli chodzi o polską siłę polityczną w Stanach, w Nowym Jorku, wszędzie ogólnie, to my nie musimy jej tworzyć, tylko musimy ją odtworzyć do stanów, jakich była w latach 60., gdzie mieliśmy ponad 7-8 gubernatorów, kongresmenów, senatorów. Nazywaliśmy mosty imieniem Kościuszki Płaskiego, powstawały pomniki. Grzegorz Frycz jest liderem stowarzyszenia Pangea Network. To organizacja skupiająca młodą Polonię nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Zaczynał od organizacji koncertów, sprowadzając do Stanów Zjednoczonych polskich artystów. Zobaczyć i posłuchać Kamila Bednarka. Do Nowego Jorku przyjechało ostatnio prawie 2000 ludzi z całego wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Są budowlańcy, są księża, są ludzie z każdy, są biznesmeni, są adwokaci, są media i wszyscy spotykamy się w jednym klubie, pod jednym dachem, łączymy się w kulturze. Co to jest okazja do tego, żeby oddać do naszej społeczności polonijnej tutaj w Stanach coś z tego, co zarabiamy, z tego, co żyjemy. I to jest kwestia życia tą polonijną społecznością razem z nią. Nie tylko zarabiania pieniążków codziennie, ale również oddawania im czegoś, tego, co oni potrzebują. Jeśli nie pieniędzy, to może chociaż wolnego czasu. Skupiające polskich profesjonalistów stowarzyszenie Pangea ma swoje oddziały w niemal każdym polonijnym skupisku na świecie. Polacy przyjeżdżają, zarabiają pieniądze i nie interesują się polityką amerykańską. Przepraszam, nie interesowali się aż do tego momentu. I teraz ta świadomość została troszeczkę pobudzona, ona się rozwija. Można powiedzieć, że jest to takie ziarno, które zaczęło kiełkować. Warto je podlewać, bo silna i zjednoczona Polonia oznacza możliwość wpływania na politykę zagraniczną, w tym wypadku Stanów Zjednoczonych. W ten sposób mieszkający za granicą Polacy mogą przysłużyć się interesom Polski. I taki też jest plan polonijnych liderów młodego pokolenia. Kolejna okazja do spotkań pod koniec maja, kiedy Kamil Bednarek znów przyleci do Nowego Jorku, Connecticut i Chicago. Z Waszyngtonu Leszek Krawczyk, Telewizja Polska. Cały czas zostajemy przy temacie Polonii i przy temacie biało-czerwonych.